Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam do szydełkowania takiej podwiązki, której przypisuje się wręcz magiczne działanie. Według wierzeń zapewnia ona pomyślność młodej parze i gościom, przynosi szczęście maturzystom, jest niezbędna na studniówce. Obecnie po prostu taka podwiązka to kobiecy dodatek do wielu stylizacji na przeróżne okazje. Ta podwiązka to mój własny projekt, dlatego proszę o podawanie autora przy prezentowaniu swoich prac w mediach. Wzór tej podwiązki opracowałam na prośbę pani Małgorzaty. Jest to podwiązka na ślub, więc warto tu dodać coś niebieskiego, na przykład taką niebieską wstążeczkę, ale można tutaj też włożyć gumkę i wtedy ona bardziej będzie przylegała do obwodu nogi. Podwiązka tutaj ma w obwodzie 54 cm. Można zrobić mniejszą lub większą. Na początku, jak zwykle, dziękuję serdecznie za wszystkie przemiłe komentarze, za lajki, subskrypcje, za wszystkie wirtualne kawy, które mi stawiacie. I dziękuję po prostu za wspólne szydełkowanie. Zrobię tę podwiązkę z kordonka firmy Limol. To jest taki cieniutki kordonek, bardzo dobry gatunkowo, numer 12. W 100 gramach tego kordonka mieści się 667 metrów i użyję do tego szydełka 1,3 mm. To jest szydełko tulip. Zaczynam oczywiście od magicznej pętelki i oczek łańcuszka. Tutaj należy sobie po prostu użyć tyle oczek, aby nam wystarczyło. Najlepiej by było przymierzyć na nogę, ale wydaje mi się, że jeśli nabierzemy 150 oczek, to będzie dobrze. Ja zacznę właśnie od 150 oczek, a jeśli ktoś chce mniej lub więcej, to należy tylko pamiętać, żeby liczba oczek była podzielna przez 6. Robimy 150 oczek łańcuszka. Proszę sobie zrobić 150 oczek, a potem powiem, co dalej należy zrobić. Ja już zrobiłam 150 oczek łańcuszka i teraz będę łączyła ten łańcuszek, koniec z początkiem, ale muszę sobie tak ułożyć, żeby mi się nie przekręcił, bo potem będzie to brzydko wyglądało. Łączymy koniec z początkiem. Tutaj mam początek. Wbijam szydełko w pierwsze oczko i robię oczko ścisłe. I teraz na tym łańcuszku, tutaj od razu robię tę końcówkę nitki, robię słupki. Zamiast pierwszego 3 oczka łańcuszka, a następnie w każdym oczku robię słupek pojedynczy, czyli mam jeden narzut na szydełku i zbieram z szydełka po 2 nitki. Narzut, wkłuwam kolejne oczko i robię słupek. I w sumie będziemy mieć 150 słupków. Proszę sobie tak zrobić do końca. 150 słupków. Robimy tak do końca tu. Zrobiłam do końca już 50 słupków i teraz również należy zwrócić uwagę na to, żeby nam się nie pokręciły te słupki, żeby było ładnie i łączymy na końcu oczkiem ścisłym tutaj w trzecim oczku, bo te oczka zastąpiły nam pierwszy słupek. I taki mamy początek. Teraz tutaj robię oczko łańcuszka i w tym pierwszym słupku jeszcze pół słupek.
Następnie dwa oczka łańcuszka, narzut, omijam dwa słupki i w tym trzecim robię słupek, pięć oczek, drugi słupek w tym samym miejscu, dwa oczka, omijam dwa słupki, tutaj w trzecim robię półsłupek. I taki będzie motyw. Tu w zasadzie już początek kolejnego, więc zaczynamy od półsłupka. Półsłupek, dwa oczka, omijamy sobie dwa słupki, jeden, dwa, w trzecim robię słupek, pięć oczek. Drugi słupek w tym samym miejscu, dwa oczka i półsłupek w trzecim słupku. Takie będą motywy. Dwa oczka, słupek na trzecim słupku, pięć oczek, słupek w tym samym miejscu, dwa oczka i półsłupek w trzecim słupku. Dwa oczka, słupek, pięć oczek, drugi słupek w tym samym miejscu, dwa oczka, półsłupek. Proszę sobie zrobić tak do końca. Dorobiłem już tutaj do końca ostatnie dwa oczka i łączę z początkiem w pierwszym półsłupku oczkiem ścisłym. I teraz w sumie mam 25 takich motywów tutaj na obwodzie. Można sobie policzyć, mamy 25 motywów i w kolejnym okrążeniu w okrążeniu trzecim przechodzę oczkami ścisłymi tutaj w to miejsce na ten trójkącik. Tutaj robię trzy oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka. Jeszcze robię trzy oczka na pikotkę, bo będę robiła teraz słupki z pikotkami. Tutaj wbijam szydełko, trzecie oczko, robię półsłupek. I teraz oczko łańcuszka, słupek w tym trójkąciku. Będę robiła tutaj pięć słupków z pikotką. Trzy oczka łańcuszka na pikotkę. Teraz wbijam szydełko pod słupek, wyciągam nitkę i robię tutaj półsłupek. Oczko łańcuszka, słupek trzeci, pikotka, znowu oczko, słupek, pikotka, wbijam szydełko pod słupek, oczko, słupek, pikotka z trzech oczek. I teraz nie robię oczka między motywami, bo będzie taki motyw. Przechodzę w kolejny trójkącik
I tutaj robię słupek. Słupek i pikotka. Tak jak zwykle z trzech oczek. Teraz oczko i jeszcze cztery słupki z pikotką. Pikotka z trzech oczek. Tutaj robię półsłupek. I dalej. Oczko, słupek, pikotka, oczko, słupek, pikotka. Oczko, słupek i pikotka. Mam tutaj 1, 2, 3, 4, 5 i przechodzę do kolejnego motywu. I w ten sposób robię na wszystkich motywach. Słupek, pikotka, i teraz oczko. Na początku i na końcu nie robię oczka. Tak to będzie wyglądać. Znowu drugi słupek, pikotka, oczko. Trzeci słupek, pikotka, oczko. Czwarty słupek, pikotka i oczko. Piąty słupek, pikotka. I tutaj nie robię oczka. Mam tutaj 1, 2, 3, 4, 5. Nie robię oczka, natomiast od razu już przechodzę do kolejnego motywu. I zaczynam od słupka motyw. I robimy tak do końca. Takie motywy nam wyjdą. Można tutaj sobie robić, jeśli ktoś chce większą podwiązkę. Można robić jeszcze słupki podwójne, ale wydaje mi się, że taka będzie wystarczająca. I robimy tak do końca. Mamy trzy motywy, czyli jeszcze 22. Mam słupek, teraz robię pikotkę. Oczko. Kolejny słupek. Pikotka. Oczko. Słupek. Pikotka. Oczko, słupek, pikotka, oczko, słupek, pikotka i na końcu już tutaj bez oczka mam 1, 2, 3, 4, 5 słupków. Przechodzę do kolejnego motywu. Zaczynam od słupka i bardzo proszę zrobić sobie tak do końca tego okrążenia, a potem powiem co dalej. Mam już końcówkę tego okrążenia i łączę tutaj z początkowym słupkiem w trzecim oczku, oczkiem ścisłym. Teraz mogę nitkę obciąć, ale niekoniecznie, żeby nie obcinać tej nitki, przechodzę na drugą stronę. Tutaj z lewej strony oczkami ścisłymi mogę przejść, ponieważ teraz będziemy robić drugą stronę tej podwiązki. Przechodzę oczkami ścisłymi.
Tak to wygląda, taki szef wyszedł, ale w ten sposób nie odcinałam nitki. Przyszłam już na tę stronę i teraz będę robiła miejsce na tasiemkę lub na gumeczkę, ponieważ tutaj w środek możemy sobie włożyć taką tasiemkę i potem zawiązać na kokardki, ale wydaje mi się, że lepsza będzie gumka, ponieważ będzie bardziej trzymała tę podwiązkę na nodze. Ja mam tutaj taką wąską gumkę, można sobie kupić w pasmanterii, jaką chcemy. Może być taka szersza troszkę, ozdobna, ale ja tym razem użyję takiej zwykłej gumeczki. Teraz właśnie zrobię miejsce, żeby tę gumkę tutaj wciągnąć. W związku z tym robię sobie dwa słupki. Zamiast pierwszego tutaj zrobię pół słupek i jeszcze dwa oczka łańcuszka. I kolejny słupek. Tym razem będę wkuwała między słupki. To będzie szybciej i tutaj będzie bardziej stabilnie. Robię dwa słupki, potem dwa oczka łańcuszka i znowu po ominięciu dwóch słupków robię dwa słupki. Wkuwam szydełko, tak jak już mówiłam, między słupki. Wtedy będzie mi tutaj łatwiej i szybciej i one będą bardziej stabilne, te słupki. Prawda? Bo nie będę wyciągać tutaj za jedną tylko nitkę. I znowu robię dwa oczka, omijam dwa słupki i dwa słupki tutaj. I w te okienka, które mi powstaną, potem sobie tutaj wciągnę gumkę, prawda? W ten sposób będzie to wyglądać. Tu włożymy gumkę. O, i nam się w ten sposób zaciśnie podwiązka na nodze. I robimy tak w takim razie do końca tego okrążenia. Dwa oczka, dwa słupki. Cały czas omijam dwa słupki, a teraz między słupkami robię te słupki. Dwa oczka, dwa słupki. Proszę sobie tak zrobić do końca. Dwa słupki, dwa oczka. Mam już koniec tego okrążenia. Łączę z początkiem oczkiem ścisłym. I teraz robię również 150 słupków, tak jak było tutaj w tym okrążeniu. Tyle, że żeby było właśnie 150, to tak między słupkami będę robiła słupek. Tutaj przechodzę i robię oczko ścisłe i trzy oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka. Tutaj miałam dwa słupki, więc na poprzeczce robię dwa słupki. Między słupkami widać, że jest słupek, więc między słupkami słupek. Tak do końca. Na poprzeczce dwa słupki i między słupkami słupek. I w ten sposób, jak dojdę do końca okrążenia, to będę miała 150 słupków, tyle samo co w tym pierwszym okrążeniu. Więc robię na poprzeczce dwa słupki, jeden i dwa, i między słupkami słupek. I proszę sobie tak zrobić do końca tego okrążenia. Dwa słupki na poprzeczce i jeden słupek na między słupkami. Tu jak widać mam tylko jeden słupek, coś się pomyliłam, ale nie będę już tego pruć, bo za dużo by było prucia, może tak zostać. Więc tutaj zrobię dwa słupki między na tej poprzeczce, tak, i będzie dobrze. Bo widać, że tutaj miałam dwa i dwa słupki. I między słupkami znowu słupek. I dwa słupki. I proszę sobie tak zrobić do końca. Łączę na końcu oczkiem ścisłym w trzecim oczku.
Teraz przechodzę na kolejny słupek, dlatego że tutaj na tym słupku zaczynałam poprzednie. Tutaj to ten motyw. Przejdę oczkiem ścisłym. Robię tutaj oczko i jeszcze pół słupek. Teraz dwa oczka łańcuszka, tak jak to było z tej strony w tym okrążeniu. Dwa oczka łańcuszka, omijam dwa słupki i w tym robię słupek. Pięć oczek. Drugi słupek w tym samym miejscu. Dwa oczka. Znowu omijam dwa słupki i robię tutaj pół słupek w kolejnym. I w ten sposób właśnie te motywy będą tak naprzeciwko siebie. Znowu robimy dwa oczka. Omijam dwa słupki i tutaj robię słupek i pięć oczek. I drugi słupek w tym samym miejscu. Dwa oczka, omijam dwa słupki, tutaj robię pół słupek. Dwa oczka, słupek, pięć oczek, słupek w tym samym miejscu, dwa oczka i pół słupek w trzecim słupku. I robię tak do końca tego okrążenia. Proszę sobie tak zrobić. Dwa oczka, słupek w trzecim słupku, pięć oczek, słupek w tym samym miejscu, dwa oczka, pół słupek na trzecim słupku. Robimy tak do końca okrążenia. Łączę na koniec w pierwszym półsłupku oczkiem ścisłym i przechodzę tutaj na ten trójkąt oczkami ścisłymi. I tutaj robię trzy oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka, trzy oczka na pikotkę. Wbijam szydełko tutaj w to trzecie oczko i robię pikotkę. Teraz oczko łańcuszka i jeszcze cztery słupki, bo tutaj było pięć słupków, tak? Drugi słupek pikotka. Oczko łańcuszka. Trzeci słupek pikotka. Oczko łańcuszka, czwarty słupek, pikotka, oczko łańcuszka i piąty słupek z pikotką. Tutaj na końcu nie było już oczka łańcuszka, prawda? Przechodzimy do kolejnego elementu, do tego trójkąta i robimy również pięć słupków z pikotką, tak jak tutaj. Pierwszy słupek, pikotka, oczko łańcuszka, drugi słupek, pikotka, oczko łańcuszka, trzeci słupek, pikotka, oczko łańcuszka, czwarty słupek, pikotka, oczko łańcuszka i
Piąty słupek. Pikotka. Tutaj już nie ma oczka łańcuszka. Przechodzę do kolejnego motywu. Tak robimy sobie do końca tego okrążenia. W każdym trójkąciku 5 słupków z pikotką. Tutaj jeszcze między tymi słupkami oczko łańcuszka. Jeszcze raz pokazuję słupek. Pikotka z trzech oczek. Oczko łańcuszka. Drugi słupek. Pikotka z trzech oczek. Oczko łańcuszka. Trzeci słupek. Pikotka z trzech oczek. Oczko łańcuszka. Czwarty słupek. Pikotka z trzech oczek. Oczko łańcuszka. I piąty słupek. Pikotka z trzech oczek. I tutaj już bez oczka na końcu i na początku. I robimy tak do końca tego okrążenia. Mam już zrobione to okrążenie do końca. Łączę tutaj oczkiem ścisłym. Robię jeszcze jedno oczko i odcinam nitkę. Tę końcówkę sobie tutaj wciągam, żeby mi się nie pruło między te oczka. I jeszcze tutaj wystarczy nawlec gumkę i będzie gotowa ta podwiązka. Ja oczywiście jeszcze ją piorę przed nawleczeniem gumki, żeby wszystkie nierówności się wyrównały. Tak wygląda ta podwiązka po upraniu. I teraz, tak jak już mówiłam, wkładamy tutaj gumeczkę. Najlepiej jest włożyć gumkę, bo wtedy właśnie dopasuje się do obwodu nogi. Ale można też spokojnie włożyć jakąś tasiemkę i związać. W ten sposób właśnie będzie nam się tutaj rozciągała. Ta gumeczka. Mam nadzieję, że każdemu udało się zrobić ze mną taką podwiązkę. A jeśli nie, no to oczywiście jak zwykle jest ona do kupienia w moim sklepie rękodzielniczym. Link jak zwykle podaję również w opisie pod filmem. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia mojego sklepu, a dzisiaj już dziękuję serdecznie za wspólne szydełkowanie i zapraszam do kolejnego poradnika wideo. Mam nadzieję, że taki jeszcze powstanie.